Niech f od x będzie równe pierwiastek z 4x odjąć 3, czyli mamy daną taką funkcję. Niech c będzie liczbą z przedziału 1 mniejsze równe x mniejsze równe 3, czyli c jest liczbą z przedziału domkniętego, takiego przedziału z końcami no od 1 do 3, dla której spełnione jest twierdzenie o wartości średniej, twierdzenie Lagrange'a dla funkcji f w tym przedziale. Ile wynosi c? O to nas pytają teraz no To przypomnijmy sobie, co to jest twierdzenie Lagrange'a, co to jest to twierdzenie wartości średniej. No to wiemy, że to jest twierdzenie, które mówi, że jeżeli mamy funkcję, która jest ciągła na takim przedziale domkniętym i jest różniczkowalna na wnętrzu tego przedziału, to istnieje taki punkt należący do tego przedziału, w którym nachylenie stycznej do wykresu funkcji jest takie samo jak nachylenie siecznej przeprowadzone przez punkty na końcach tego przedziału. To ja może narysuję rysunek, na którym zilustruję to, co chciałem, to, co właśnie powiedziałem, żeby lepiej to sobie zwizualizować. Czyli tutaj powiedzmy mamy układ współrzędnych, i teraz tutaj będziemy mieli 1, 2, 3, 1, 2, 3. No i teraz ten nasz przedział to jest przedział od od 1 do 3, czyli tutaj mamy końce przedziału. No teraz, jakie są wartości funkcji na końcach przedziału? Może sobie obliczmy, ile jest f od 1. No to jak wstawię tutaj jedynkę za x, no to mam 4 razy 1 to jest 4, odjąć 3 to jest 1, pierwiastek z 1 to jest 1, a f od 3 4 razy 3 to jest 12, odjąć 3 to jest 9, pierwiastek z 9 to jest 3. Czyli wartość w jedynce jest 1, wartość w trójce jest 3. Tak się śmiesznie złożyło. Czyli tutaj będę miał wartość funkcji w tym punkcie jest 1, wartość funkcji w tym punkcie jest 3. No i teraz mogę narysować wykres tej funkcji, który będzie wyglądał jakoś tak. To jest funkcja pierwiastek. Ona pewnie jakoś tak będzie wyglądać tutaj. O, powiedzmy, że to był ten punkt. O, to był ten punkt. No i teraz na, tutaj mogę narysować teraz sieczną przez te punkty, no to ta sieczna będzie wyglądała jakoś tak. Powiedzmy. I teraz mówimy, że jest gdzieś taki punkt, w którym nachylenie stycznej jest równe nachyleniu tej siecznej. No to powiedzmy, że ten punkt będzie gdzieś tutaj i że w tym punkcie nachylenie stycznej będzie mniej więcej tak jak nachylenie tej siecznej. Powiedzmy, że to jest ten punkt. Czyli są równoległe do siebie te linie. No dobrze. No to to jest treść tego twierdzenia narysowana na rysunku, a teraz sobie to napiszemy wzorem, czyli istnieje taki punkt, w którym nachylenie stycznej, a nachylenie stycznej to jest wartość pochodnej w tym punkcie, czyli f' w punkcie C to jest nachylenie tej stycznej. Jest równe nachyleniu siecznej, a sieczną znajdujemy w ten sposób, że obliczamy f od 3, odjąć f od 1, czyli różnica wartości na końcach przedziału, przez... 3 odjąć 1? Różnice argumentów. No to wiemy, ile jest f od 3, ile jest f od 1. Mogę to tutaj obliczyć, i to będzie po prostu 3 odjąć 1 przez 3 odjąć 1, to jest 2 przez 2, to jest 1. No i teraz musimy znaleźć taką wartość C, dla której pochodna jest równa 1. No to żeby to znaleźć, to sobie obliczmy pochodną. Ile jest f'. To może najpierw zacznę od zapisania wzoru mojej funkcji w takiej postaci dla której będzie łatwiej mi ją zróżniczkować. Napiszę, że to jest 4x odjąć 3 do potęgi 1 druga. I teraz, żeby zróżniczkować tę funkcję, to skorzystam ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej. No to obliczam f' od x. No to muszę ten wykładnik tutaj napisać, to jest 1 druga razy 4x odjąć 3 do potęgi o 1 mniejszej, czyli 1 druga odjąć 1, to jest minus 1 druga. I jeszcze razy pochodna funkcji wewnętrznej, razy pochodna tego, co tu jest w nawiasie, czyli razy 4. Czyli ostatecznie ta pochodna, tutaj mam 1 druga razy 4, to jest 2. A tu mam minus 1 drugą, to mogę napisać, że to jest pierwiastek w mianowniku, czyli to będzie pierwiastek z 4x odjąć 3 w mianowniku. Tak jest wzór tej pochodnej. No dobrze. Czyli teraz muszę znaleźć taki punkt c, dla którego ta pochodna jest równa 1. Czyli tutaj mogę napisać, że to będzie 2 podzielone przez pierwiastek z 4. No ale teraz zamiast x wstawiam c. 4c odjąć 3 i to ma być równe 1. No to teraz mogę pomnożyć obie strony tego równania przez ten mianownik, przez 4c odjąć 3. Czyli 2 będzie równe pierwiastek z 4c odjąć 3. Teraz mogę obie strony tego równania podnieść do kwadratu. No to tak zrobię. Czyli tutaj napiszę, że to do kwadratu i to do kwadratu. Wtedy tutaj mam 4 równa się 4c minus 3. Obie te liczby tutaj po obu stronach były dodatnie, więc nie wprowadzam w ten sposób dodatkowych rozwiązań. No, i teraz mogę dodać 3 do obu stron tego równania. No, i dostanę takie równanie, tutaj to napiszę, tu będę miał jeszcze trochę miejsca. 7 równa się 4C, czyli mogę teraz obie strony podzielić przez 4 i dostanę, że C jest równe 7 czwartych. No, mogę tutaj wyłączyć jedynkę, całość, czyli to będzie 1 i 3 czwarte, a to z kolei jest to samo, co 1,75. Czyli widzimy, że ten punkt, dla którego nachylenie styczne jest takie samo, jak nachylenie siecznej, to jest 1 to jest C równe 175. I to nawet mniej więcej się zgadza z tym, z tym rysunkiem, który tutaj narysowałem, 175 to by było 1,34 to by było gdzieś tutaj, czyli no, ten punkt był, trosz, był troszkę bardziej na prawo niż ja tutaj narysowałem, no, ale to był tylko taki orientacyjny, odręczny rysunek. Teraz obliczyliśmy, obliczyliśmy dokładnie, że ta sieczna do wykresu jest równoległa do stycznej w punkcie C równym 1,75.